Witajcie, bardzo ciepło i gorąco, jest upalnie na zewnątrz, naprawdę nie polecam teraz wychodzić. Zapraszam Was do mojego następnego unboxingu, tym razem coś z Wielkiej Brytanii. Pozwólcie, że na sam początek zapuszczę fajną muzyczkę z Swiss of Rage 3, która mi ostatnio chodzi po głowie. Z tego poziomu, gdzie jest dyskoteka, jeśli pamiętacie tą grę, zapraszam Was do tego pierwszego odcinka, tam dawno temu nagrywałem tą grę i pomyślałem, że się z Wami podzielę. I takim oto ciekawym wstępem, dosyć nietypowym, wiem, może muzyczka dla niektórych kijowa, ale mi się podoba. Fajne instrumenty są skomponowane. Przedwcześnie otworzyłem paczkę, żeby już było wiadomo, co się tutaj znajduje, ponieważ chciałem się upewnić, czy stan tego, co dostałem, jest bardzo ciekawy, czy jest w ogóle godny pokazania. Przyznam Wam się szczerze, że mam obawy co do pudełka, no ale chyba już tak zostanie, bo na tej grze jest hologram, który jest dla mnie bardzo ważny, bo ta gra jednocześnie przypomina mi troszkę moje dzieciństwo, znaczy nawiązuje do mojego dzieciństwa bezpośrednio. Nie do końca, bo to jest tylko takie moje odczucie, ale wiem, że mundial się skończył, ale musiałem kupić coś takiego. Z pudełko nie będzie naprawdę dobre, no ale sami zobaczcie. 2002 FIFA World Cup Korea i Japonia w wersji PlayStation 1. Kupiłem sobie na wersję Playa 1, by zobaczyć, czy w ogóle czymś się tam naprawdę różni, a nie tylko, że ta sama FIFA wałkowano od wielu lat. No ale postanowiłem sprawdzić, czy to faktycznie ma sens. Zastanawiam się jeszcze nad wersją PS2, bo jest całkiem ciekawa. Wiem, że gra wyszła też na Xboxa i na Gamecube'a jako premierowe tytuły dla tych konsol w Europie. Więc pomyślałem sobie, że będę zbierał takie mundialowe wydania. W FIFA wszystkie niekoniecznie. Jeszcze bym chciał kupić FIFA 2003 na PS2, jest bardzo fajna edycja. Fajnie mi się waliło gole, tak poza tym. Ok, gra na licencji. Wiecie, że lubię grać w tytuły, które są na licencji, więc pomyślałem, że tak zrobię. No pudełko nie jest w najlepszym stanie. Na szczęście dobrze są te zawiasy tutaj, się trzymają, bo mi bardziej chodziło o tą stronę, nie? Znaczy tutaj jeszcze jest do pogodzenia, ale tu mnie trochę gryzie. No i ten hologram, nie? Właśnie chcę go zostawić, bo na pamiątkę, dlatego że kiedyś miałem koszulkę właśnie z tym logiem oficjalnej FIFA 2002. No ale kurde, kiedyś mi zaginęła i dlatego to jest chyba jedyna pamiątka po tym mundialu. Naprawdę pamiętam, fajne mecze były. No naszych może niekoniecznie, bo nasi to grali tak jak teraz. Nic się nie zmieniło niestety. No okładka z tylnej strony nie jest interesująca, więc niestety. Instrukcja opisana bardzo fajnie, angielskie wydanie, bardzo mi na tym zależało. Niedługo ja to sprawdzę i jeśli dokonam pozytywnego sprawdzenia tej gry, to ja Wam ją pokażę. Gameplaye będą, gameplaye powracają. Jutro postaram się coś nagrać, dzisiaj niestety nie mam za bardzo ochoty, ale jutro w piątek się za to wezmę, chociaż 2 gry Wam pokażę, może 3 jak się uda. No, także tak to mniej więcej wygląda, przeróżne naprawdę sterowanie, raczej się nie mogło zmienić w stosunku do FIFA 98, którą mam we Francji. Ale wziąłem głównie z sentymentu z dawnych lat, bo mówię, naprawdę dobrze pamiętam te mistrzostwa, były fajne. Więc dla mnie to jest bardzo ważne, bardzo to jest dla mnie ważne. Najważniejsze praktycznie. Multiplayer do 8 osób. Ciekawe jak to wygląda. No i to tak się przedstawia. Płytka była widać naprawiana, bo jest biała krecha dookoła. Ale myślę, że odczyta. Dobrze, dobrze, że tak była czyszczona, bo ja rozumiem taką metodę czyszczenia płyt. Jeżeli ma działać, to jak najbardziej naprawdę doceniam. Fajna płyta, podoba mi się. Taka złota. Takie widać jakby wyjątkowe wydanie, ale nie dla wszystkich, bo niektórzy no, mogą cienko patrzeć już na tą wersję, na Playa 1. Na Playa 2 nie, ale na Playa 1 już mogą kręcić nosem. Dla mnie mundial to mundial. Dawne czasy naprawdę trzeba sobie przypomnieć, tak? No mniej więcej, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy sobie przypomnę czasy, ale zawsze gdzieś tam będzie w moich myślach już do końca życia. Bardzo Was pozdrawiam, dziękuję za uwagę, co sądzicie o tym wydaniu, czy graliście, jeśli tak, to dajcie znać, czy to jest fajna wersja. Ja zbieram głównie, wiecie, tak w sumie do kolekcji, ja nie zbieram tak, wiecie, żeby kupować każdą Fifę i tak dalej, tylko po prostu zbieram sobie te takie najciekawsze moim zdaniem tytuły, które, no i po prostu też jednak ta nostalgia robi swoje i postanowiłem, że wezmę się za ten temat, jeszcze igrzyska olimpijskie są i zobaczymy. Ja jestem ciekawy, jak to wszystko przebiegnie. Na razie ograniczę się z tymi unboxingami, bo szukam nowej pracy, prawdopodobnie będzie duża szansa na to, że dostanę nowe, fajne zatrudnienie i po prostu tych unboxingów będzie tak w miarę więcej, nie? I oczywiście mówię, wolałbym też, żeby, mówię, ktoś ewentualnie zrzucił się po piątaku i nikt by na niczym nie stracił, bo tak naprawdę wszystko robię dla Was i wszystko byłoby, mówię, jasne, żeby nie tylko z mojej kieszeni były te unboxingi, ale też i możliwie z Waszej, jeżeli chcecie w ogóle. No ale dobra, bardzo Was pozdrawiam, dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia w następnym unboxingu. Trzymajcie się!